Zmiany, jak to mówią w moim ulubionym filmie. Ale w saloniku politycznym zmian nie ma. Jak zawsze o stałej porze jesteśmy gotowi skomentować wydarzenia, zmierzyć się z rzeczywistością w ulubionym państwa składzie. Mariusz Gieryj, dzień dobry. Stanisław Janecki. Dzień dobry. I Łukasz Warzecha. Dzień dobry. No właściwie mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie... Studiować. Nie, to jest to drugie. Leninowskie. To jest to drugie pytanie. To pierwsze to jest jednak... Co się stało? Jak to się stało? Znaczy, co się stało tak? Nie, ale bardziej jest, co się stało w sensie jak? Jest taka powieść Józefa Hellera, coś się stało. Coś się stało niewątpliwie i od razu powiem, ja się nie czuję najlepszym do odpowiedzi na to pytanie, ponieważ no, nie przeczułem tym razem rzeczywistości. Obstawiałem wariant frekwencja 60% i myślę, że gdyby ta frekwencja była 60-63%, no tak jak nigdy dotąd większej w Polsce nie było, to wynik wyborów byłby taki, jak obstawiałem. Ale był inny niż obstawiałem, w związku z czym wy się męczcie teraz wyjaśnić. No to był wynik. Wynik był jest taki, jak ja obstawiałem od bardzo już dawna. Taki najoczywistszy, czyli PiS wygrywa, ale nie rządzi. Najprawdopodobniej, bo oczywiście jesteśmy jeszcze na tym etapie, czyżbyś że. Nie wierzył w zdolność koalicyjną. No właśnie nie za bardzo, ale o tym mogę powiedzieć później. Natomiast bardzo skrótowo mówiąc, co się stało, Prawo i Sprawiedliwość przyjęło kilka całkowicie błędnych założeń, nie tylko w kampanii, ale też wcześniej. I te założenia, krótko mówiąc, to są takie. Po pierwsze, jesteśmy w stanie po raz kolejny wygrać i mieć samodzielną większość i tylko to nas interesuje i wszystko formatujemy tylko pod tę samodzielną większość. Po drugie, nie musimy ani o centymetr wystawiać nosa poza naszą bańkę, nie interesuje nas centrum kompletnie, bo patrz, ten pierwszy punkt. I po trzecie, błąd, który popełniła Platforma Obywatelska w czasie też właściwie całych swoich rządów, bo tu mówimy o całym okresie dwóch kampanii, zrażenie do siebie ogromnej liczby grup społecznych, które jeszcze w 2015 roku były nawet albo przychylne, albo przynajmniej takie powiedzmy przychylnie neutralne wobec PiS i przekonanie ich, że kompletnie nie są w kręgu zainteresowania władzy. I to utopiło Platformę w 2015 roku, tylko oczywiście to były inne grupy. A teraz utopiło Prawo i Sprawiedliwość, bo w połączeniu z realizacją tych wcześniejszych dwóch założeń, o których mówiłem, nastąpiła gigantyczna mobilizacja po przeciwnej stronie. I nawiązując do tego, jak widzieliśmy, komentowaliśmy kilka marszów protestacyjnych przeciwko PiS, również protesty strajku kobiet wcześniej. Ja wtedy zawsze mówiłem, że oczywiście rdzeniem tego byli ludzie bardzo mocno antypisowscy, ale jednak brali w tych wydarzeniach również udział ludzie, którzy nie byli bardzo, powiedziałbym, fanatycznie antypisowscy, ale mieli duże żale do PiSu. I podobnie bym interpretował te wyniki, zwłaszcza ten wynik trzeciej drogi, chociaż tu oczywiście też inne czynniki wchodziły w grę. Mój ulubiony przykład to jest grupa przedsiębiorców. Mali, drobni przedsiębiorcy, których w 2015 roku PiS zapewniał, że przychyli im nieba, po czym dokładnie takich przemielił przez te dwie kadencje, że duża ich część poszła głosować po prostu przeciwko. To było głosowanie przeciwko. W skrócie mówiąc, tak bym to widział. Głosowanie było wedle takiego sondażu Ibrisu 63% głosujących spytane, czy głosowało za, czy przeciw. W razie powiedział, że głosowało przeciwko. Wcale mnie to nie zaskakuje. No mnie też nie zaskakuje, chociaż i nie cieszy. Ale jest takie pytanie, jeżeli jest tak, jak mówisz, to dlaczego 4 lata temu to, co nazywasz fundamentalnymi błędami PiSu, nie było błędami, pozadziałało? Skupimy się na własnym elektoracie, to 4 lata temu nam wyszło, a te 4 po 4 latach rządów, a następne 4 lata rządów były jeszcze lepsze niż poprzednie 4 lata rządów, to jeszcze bardziej powinno wyjść. Mogę odpowiedzieć jeszcze? No bo skoro mnie pytasz, no to chciałem i do nich rzucić to pytanie, ale to krótko odpowiem. No po pierwsze dlatego, że to właśnie były 4 pierwsze lata. Po drugie dlatego, że 1,5 roku z tych 4 pierwszych lat rządziła Beata Szydło, a nie Mateusz Morawiecki. To moim zdaniem ma tutaj ogromne znaczenie. Po trzecie dlatego, że bardzo mocno się zmieniła też sytuacja zewnętrzna. No jednak to nie jest tak, że czas stoi w miejscu. Ja mam w ogóle wrażenie takie, że Jarosław Kaczyński rozgrywał już nawet nie poprzednią wojnę teraz w czasie tej kampanii, ale jeszcze poprzednią wojnę, wykazując się w pewnych sprawach wręcz zaskakującym, zadziwiającym brakiem elastyczności. Ja już nie chcę tego teraz rozwijać, może do tego dalej przejdziemy. Może przejdziemy. Dobra, to samo pytanie do kolegów. Ja na liczbach.
będę operował tylko. W 2019 roku 18,5 miliona wyborców, w 2023 21,5 miliona, czyli 3 miliony plus. To jest jedno. I teraz kto zyskał na tych 3 milionach? Tu jest sprawa dość oczywista. Trzecia droga, 3 miliony 100 ponad. Samo Polskie Stronnictwo Ludowe 4 lata wcześniej trochę ponad 1,5 miliona. Czyli 1,5 miliona poszło na Polskę 2050 Szymona Hołowni. Z tego, większość z tego przyrostu, jak sądzę. Widowni, no bo to wyborców, bo to nowy podmiot. Teraz Lewica straciła około 500 000 i to poszło w większości, moim zdaniem, do Platformy Obywatelskiej, do Koalicji Obywatelskiej, która zyskała prawie 1,6 miliona. Prawie 1,6 miliona. Tak, miała 5 milionów, tam 60 tysięcy, teraz miała 6 milionów, tam 500 coś. Czyli oni zyskują prawie 1,6 miliona, z tego część od Lewicy, a część z tych nowych wyborców. Teraz Prawo i Sprawiedliwość, 7,6 miliona, czyli 400 tysięcy w plecy, między innymi z tych powodów, o których mówił Łukasz, i prawie nic uzysku z tych nowych głosów. Właśnie. Dlatego, że te nowe głosy to przede wszystkim młode pokolenie, czyli 19-28 i kobiety, w tym młode kobiety. Tam największa frekwencja była w naszej grupie wiekowej, znaczy w grupie wiekowej również tej 30. Ja mówię o tych przyrostach. O tej grupie 3-milionowej, która doszła. I tam prawie wszystko zostało skonsumowane przez trzecią drogę i koalicję. I to jest proste. Strata 400, brak zysku z przyrostu wyborców. Ale to nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego? Dlaczego? Zjazd 235 mandatów na 194. Dlaczego? To jest też proste w sumie. Dlatego, że tu już 8 lat minęło. Jeszcze, przepraszam, tylko przypomnę o Senacie, chociaż tutaj jakbyśmy procentowo patrzyli, ja prawie procentów nie pamiętam, ale warto przypomnieć, 48 mandatów 4 lata temu, teraz 31. Bo procentowo PiS wygrywa 34 tak, coś tam. To są okręgi sześciowe. Tak. Mariusz, dlaczego? Zapracowało na to całe 8 lat. To nie jest tak, że to nie, jest... nieprawda, ponieważ oczywiście, że miesiąc, tak. Miesiąc przed wyborami zmęczenie wyglądało... Zmęczenie ośmioma. No, ale miesiąc przed wyborami wszystkie badania pokazywały ten wariant, który obstawiałem, czyli te 3 miliony dalej siedzą w domu. Pamiętasz, co mówiłem o sondażach i badaniach? Dobrze. Miesiąc temu te 3 miliony nie deklarowały, że się wybierają, po pierwsze, a po drugie też miałem wrażenie, że jednak jedna zmiana nastąpiła. To znaczy... Media te wiodące, nazwijmy to, lewicowo-liberalne, odblokowały trzecią drogę. Przez cały czas była silna propaganda, trzecia droga to zło, Hołownia, agent Opus Dei, prawda, i tak dalej. No stąd te ponad 3 miliony. A tu nagle się okazało, dobra, można głosować na trzecią drogę, to nawet trzeba głosować na trzecią drogę, bo inaczej się PiS-u nie odsunie. Ale to jest zupełnie inny temat, który bardzo chętnie poruszę później. No dobra. Natomiast wracając do tego, co się wydarzyło. Prawo i Sprawiedliwość, przychodząc do władzy w 2015 roku, miał prosty przekaz. Był on inny zupełnie od Platformy. Będziemy dzielić efekty wzrostu. O tym mówiliśmy wielokrotnie nawet w Saloniku. Oddamy wam godność i pieniądze. Najpierw 4 lata. Można było domniemywać, że kolejne 4 lata również na tym można pojechać. I faktycznie tak się stało. Stąd 2019 rok. Wybory PiS znowu wygrał. Rekordowo, ale, 43-59. Ale po 8 latach, i to też mówiliśmy tuż przed, w Saloniku przed wyborami, ja mówiłem o tym, że PiS w zasadzie nie wie, co ma dać już. Te propozycje... Jak doszło do jakichś posiłków w szpitalach, to rzeczywiście kończą się... Pieniądze może się jeszcze nie kończą, ale pomysły się skończyły. Darmowe kursy na prawo jazdy. To no, był ostatni mówiliśmy to o tym w programie przed. Tak. Darmowe kursy na prawo jazdy. Więc jeżeli mamy dla sytuację młodzieży taką, że nie ma nowego pomysłu tak naprawdę na Polskę, nie mamy nowego, a jednocześnie nie wiemy, co już mamy dać, bo już wszystko daliśmy, co mogliśmy, to nie ma tu w tym momencie żadnego przełożenia. Elektorat ogląda, mówi, no dobra, no
No w zasadzie wszystko mam. No, po co ja mam na nich głosować? Ale ja bym. Poczekaj, jeszcze jest jedna rzecz. Spójrzmy na dodatek na te liczby, które Staszek przytoczył. Mówimy o młodym pokoleniu, które zaczęło głosować. Co z tych rzeczy, które PiS proponował, było dla młodych? Dlaczego oni mieliby prawo zagłosować? Za darmo. Dlaczego oni mieliby zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość? Nie było niczego takiego. Plus do tego, kilka rzeczy się złożyło. Pamiętasz, Rafał, w 2016 roku pisałem taki tekst kadry. Mhm. I kadry w moim przekonaniu w PiS-ie, jak i w każdej partii rządzącej, która to dochodzi też do władzy, kadry decydują, tak, kadry decydują o wszystkim. To Stalin. I teraz, to Stalin? I teraz zobaczmy taką rzecz. W 2016 roku PiS nie sięgnął po szersze kadry z zewnątrz. Zaczął wycinać wręcz ze własnych szeregów, zaczął wycinać tych, którzy mieli odrobinę inne myślenie. Bardziej w stronę centrum to, co mówiłeś. Wszyscy ludzie zostali wycięci na przestrzeni tych 8 lat. Został absolutnie jednomyślący blok. I nawiązując... Poczekaj jeszcze. Jeżeli ktoś... Dramaturgię tak stopniuje. Jeżeli ktoś jest jednomyślącym blokiem, jak on ma wymyślić coś innego, coś nowego, coś innowacyjnego, kiedy oni sobie wzajemnie spijają z dzióbków? To samo było w Platformie Obywatelskiej. To samo się zdarzyło PiS-owi. W związku z tym ta kampania nie miała w sobie grama innowacyjności. Było granie tym samym, co było, a wręcz na finiszu, i to mówiłem też w salniku przed wyborami, nie rozumiem, kompletnie nie rozumiałem tego pójścia w stronę antytuska. No, jeżeli można, nawiązując do tego, co Mariusz powiedziałeś, ale powiedziałeś rzeczy, które wymagają skomentowania, czy powiedzmy rozbudowania. Po pierwsze, bardzo słuszna uwaga dotycząca młodych wyborców, no bo ta opozycja z Paktu Senackiego, ja teraz abstrahuję od tego, na ile to merytorycznie jest prawdziwe, na ile to się trzyma kupy, ale miała takie propozycje poszeregowane. Od jednych młodych była Lewica, od innych młodych była Trzecia Droga. A kogo pokazała Zjednoczona Prawica? Kto tam, przepraszam, był z jakichkolwiek młodych, świeżych twarzy? Michał Boskal, Oskar. Michał Oskar. Boskal od pięciu i Oskarek, no, który nie startował, zdaje się, ostatecznie. No, bądźmy poważni. Za młody był. Więc to jest pierwsza sprawa. 21 lat. Druga sprawa, bardzo ważna, o której nie powiedziałeś, a moim zdaniem to jednak też ma znaczenie. Mówisz o 8 latach. Bardzo słusznie, oczywiście. Ale pamiętajmy, że te 8 lat to jest dokładnie ten sam proces, który zachodził w przypadku Platformy. Tak. Czyli to jest narastająca irytacja przejawami arogancji, nepotyzmu, kumoterstwa, przejawami tu, prawda, drapania się przez jedną posłankę tu pod okiem, palcem i tak dalej. To wszystko się zbiera, żadna z tych rzeczy nie jest decydująca, ale osiąga taki poziom, że w którymś momencie, jak przychodzi ten 15 października, to jest grupa ludzi właśnie tych, którzy inaczej by być może nie poszli w ogóle głosować, nie poszli w 2019, ale którzy mówią, no przecież tego się po prostu nie da. No oni już tak robią nas wała ordynarnie, że nie wytrzymamy tego. Ale ta strata jest niewielka w sumie, te 400 tysięcy. Na razie mówimy o wyniku. Jeżeli 400 tysięcy, okej, można tak powiedzieć, ale z drugiej strony... I nie ma przyrostu. Bo z jednej strony masz te wszystkie rzeczy, o których my mówimy, czyli 8 lat, wszystkie te wkurzające czynniki. Ale z drugiej strony masz ogromne pieniądze wpakowane w coś w rodzaju łapówek wyborczych, gigantyczne pieniądze wpakowane w socjal, wszystkie media państwowe wspierające władzę. No więc jednak w stosunku do włożonego wysiłku i pieniędzy, to ja nie wiem, czy to jest taki mały spadek. Tylko to jest źle celowane. Z jednego prostego powodu. Wszystkie dane pokazują, że większość tej mobilizacji 3-milionowej była ideologiczna, a najważniejszym czynnikiem była aborcja. Jedną rzecz muszę dopowiedzieć do tego. A możesz ją dopowiedzieć po przerwie? Jak nie zapomnę. Proszę bardzo. To szybka przerwa.